Zadowolony? Nawet bardzo. A ty? Nie. I nie będę, póki nie znajdę domu Maksymiliana Borsodiego. Mówiłeś, że jest w skarbcu. Jest. O tam. Ale obawiam się, że go nie dostaniesz. W środku jest testament ojca. I to właśnie dzięki niemu zaginiony Ewald Borsodi przejmie rodzinny majątek. Proste, prawda? A Geralt z Rivi, którego oszukałeś? Cóż, będzie musiał sobie wziąć co innego. Panowie, panowie, spokojnie! Nie prowokuj, bo jeszcze wezmę sobie twoją głowę. Jesteś ranny, zmęczony. Zaryzykuję. Poradziłbym sobie z tobą, ale może nie będę musiał. Może się dogadamy. Ciężko o kompromis. Obaj chcemy domu Maksymiliana. Nieprawda. Tobie jest potrzebna tylko zawartość, a mnie szkatułka. Są na dole! Niech będzie. Uściśnijmy sobie dłonie. O, kamień z serca. Daj mi tę pieprzoną szkatułkę i chodźmy stąd. Jak wolisz. Tędy. Dom Maksymiliana Borsodiego. Zgodnie z życzeniem. A papiery gdzie? Zostały w skarbcu. Chciałeś dom, dostałeś dom. O zawartości nie było mowy. Widzę, że szybko się uczysz. Już kręcisz jak Odin. Tylko patrzysz, jak człowieka okpić. Wiesz, co robimy z kompanią, jak natkniemy się na takiego jak ty? Nie wiem, prosi cię o porady prawne? Bo chyba by się przydały. Podpisałeś kontrakt, Olgierd. Ja po prostu spełniam jego zapisy. Co do litery. A że jesteś niezadowolony? Cóż, trzeba było lepiej dobierać słowa. Tak, trzeba było. Domyślam się, że poszedłeś z Horstem na układ. Szkoda. Kawał skurwysyna. Nie. Poszedłem na układ z jego bratem, który potem zatłukł Horsta złotym świecznikiem. Ha, dobre i to. Chcę domu Maksymiliana Borsodiego, cokolwiek to jest. Nie rozumiesz? Tam są dokumenty, testament! To się nie może dostać w ręce Olgierda za żadną cenę! Za żadną? Jesteś pewien? Tak, Wiedźminie. Prędzej zginę, niż oddam ci te papiery. Winszuję odwagi. A może jednak dojdziemy do zgody? Niby jak! Mówię przecież, że nie oddam domu! Mówisz, że nie oddasz zawartości. A mi dokumenty nie są potrzebne. Wystarczy szkatułka. No tak. Masz rację. Wilk będzie syty i owca cała. Wilk przede wszystkim jest już zmęczony, więc daj tę pieprzoną szkatułkę i wyprowadź mnie stąd. Z wielką przyjemnością, wierz mi. Chętnie posłucham. Lubię opowieści z dreszczykiem. Nie jestem w humorze na krotochwilę. Ja też nie. Wykonałem dla ciebie robotę, Olgierd. Co do litery. A że jesteś niezadowolony, cóż. Trzeba było lepiej dobierać słowa. Tak, trzeba było. Domyślam się, że poszedłeś z Horstem na układ.
Szkoda. Kawał skurwysyna. Jego brat Ewald był jeszcze gorszy. Był? Horst go zabił. Własnymi rękoma. Ha, dobre i to. Głupia decyzja, ale jak wolisz. Tylko załatwmy to szybko, zanim zejdą tu żołnierze. Jestem do twojej dyspozycji. Kazimir, stań po mojej stronie, to zrobię cię skarbnikiem. Z pensją liczoną w tysiącach. Wybacz, Geralt, ale co pieniądz, to pieniądz. Rozpierdolę cię! Cholerne świeczki. Za chwilę wpadną Chileńczycy. Zaraza, gdzie może być to ukryte przejście? Dom Maksymiliana Borsodiego, zgodnie z życzeniem. Ależ Horst musi się wściekać. Nie wścieka się. Nie? Bo nie żyje. Jego brat zresztą też. I parę innych osób. No proszę. Nie myślałem, że masz jaja, żeby zrobić taką jatkę. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Skąd ja to znam? Pijesz sobie z kompanią, lulki palisz, a potem ni z tego, ni z owego głowy toczą się po ziemi. Nawet nie wiadomo jak i kiedy. Nie śmiesz mnie to. Nie? Czemu? Bo w odróżnieniu od ciebie nie lubię zabijać. Nie płacz nad Borsodimi. Same skurwysyny. Mogę zrobić większą. Na przykład po tym, jak już się spełni twoje ostatnie życzenie. Naprawdę mnie nie lubisz, co? Nie lubię cwaniaków, którzy próbują mnie wykorzystać. Dlatego zginęli obaj bracia. Dlatego ty powinieneś mieć się na baczności. Odnotowane. A teraz rada dla ciebie. Nie płacz nad Borsodimi. Same skurwysyny co do jednego. Po co ci te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz, dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Co prawda Horst i Ewald gryzą już ziemię, ale dzięki tym papierom dom aukcyjny nie trafi teraz do ich dzieci. No i szpital będzie miał dość pieniędzy, żeby leczyć sierotki i żebraków pro bono. To bardzo szlachetne z twojej strony. Tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech zczezną razem z całym miastem. Tu chodzi o jedno. O zemstę. Honor i ojczyzna!